Siema wszystkim. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, takie prace na podwórku. Robię ospę, bo już mi się kończy. Bykom, kurom już wcześniej zrobiłem. Coś tutaj miałem, a idę po mieszankę. Byłem jeszcze w sklepie, kupiłem koncentrat, żeby wymieszać właśnie bykom. I cóż, już mi się kurna myszy tutaj wpierdoliły. Ja pierdolę, wszędzie te myszy, kurwa, dwa koty są mi. Dobra, wezmę to wszystko. Taka robota. Co się jeszcze nie zamykasz? Mówię, a nagram taki odcinek z podwórka, bo wy mówicie, że lubicie takie odcinki, jak coś się robi. No to pokazuję. Działamy. Muszę jeszcze jeden worek przynieść. 1, 2, 3, 4. 5 worków muszę zrobić. Ospy tak około 50 kg, może trochę więcej, żeby. Żeby co? Tu jest dziura, weźmiemy podwójnie. Żeby wymieszać tym koncentratem. Koncentrat jest na 250 kg paszy. Ospy i 25. Tego się dodaje, dajemy no, na 2,5 metra ospę, czy śruty, jak to woli. Dobra, śruta to z czego? Przeżyto, owies, jęczmień, jęczmień i żyto. Pszenicę mieliłem kurom, a tu taka mieszanka. No i jedziemy z koksem. Dobra, to się robi. Damy bykom od razu. Niech żrą, bo już jest po 12. Najwyżej nie będą miały dzisiaj z koncentratem, dopiero jutro. Urwała mi się stópka. Cześć, wysiory! Uciekaj! Bo nie dostaniesz szamy. Świeżo mielona, proszę, dla ciebie rzepę. Wczoraj zacząłem częściowo wyrywać tę rzepę, no i już jest pokrajana i się im doda. To tu mam pokrajaną. Tutaj, zobaczcie, jaki skurczysyn wielki.
ręka moja, rzepa, ale to niektóre takie są. Wjeżdżam! Yo! Już żeś ta kurwa naświniły. Już żeś ta naświniły. Proszę ja ciebie, trochę rzepki. I dla ciebie, przyjacielu. Nie będzie pan rzepy jadł? Dobra rzepka. No i dobra. Niech sobie jedzą. A my idziemy dalej działać. Miałem jeszcze, to jest czwarty, jeszcze jeden. Mało. Dobra, trzeba przynieść jeszcze zboża. Przyniesiemy zboże. Opryskiwać jeszcze muszę dzisiaj schować, bo za mrozy teraz. Spuściłem wodę z pompy, żeby nie rozsadziło. Tutaj mi jeszcze zostało przężyto z tego zwiania do siewu, było czyszczone, ale nie poszło tyle. Nie poszło tyle, więc wykorzystamy na paszę. Dobra, tu mamy. I tutaj mamy. Tu mamy pusto. Tu mamy jęczmień, jęczmienia też dodamy. Kurwa! Jezu! Ale jest los na tej gospodarce. To się wypierdzieliło. Oj. Jeszcze będzie trzeba przynieść, ale to zaraz wezmę, zamiotę to, może jakoś, kurwa, plandeki porzucane w piździec. Myszy zeżrą i nie będzie. Dobra, mieszamy. To coś takiego jest. Kosa. Tak to jakoś wygląda. Trochę pachnie. Dobra. Coś takiego. A uciekaj, kurna. Kura.
tam kończy, to to już... Ładny bolid. Prawie jak Kubicy. No. Dobra, końcówka. Kurwa. Pas spadł. Oje, to cholera weźmie. Pas spadł. A jak pas spadł, to trzeba luzować. Znowu te kamienie. Za ciężko miał, nie poszło. Kurwa. A tu zostało tyle. Ja pierdolę. Dobra, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, pięć. 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 Dobra, pizda. Się zjebał już ten przełącznik. Jesteśmy z powrotem. Jakoś tam to domieliłem. Kur... I się nasypało jeszcze do buta. Dobra. Nie będę przedłużał tego odcinka. Także tak to wygląda, no będę musiał wymieszać jeszcze, no to już nie będę pokazywał, jak to łopatuje. I tyle w dzisiejszym odcinku, także mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie kciuka w górę, subika, jeśli ktoś z was już jest nowy, pierwszy raz na kanale. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach na rolnikowo.pl. Trzymajcie się, pozdrawiam ja, Stachu. Yo!